Pewnie widzicie ten długi cień, to dlatego, że jest 7:27 rano i ja już nagrywam. Słońce świeci mi w oczy, ale też oświetla ten wspaniały pojazd, który jest niezwykle ważnym pojazdem, chociaż wygląda w sumie trochę mało atrakcyjnie, ale jest bardzo ważnym pojazdem, ponieważ to za sprawą tego samochodu powstał jeden bardzo ważny mem. Zobaczcie, jaki on jest niski. Znaczy, ja jestem wysoki, ale ten wóz jest strasznie niski. To jest pierwsza Acura na moim kanale. Acura to jest taka marka Hondy luksusowa, która powstała zanim jeszcze powstał Lexus i Infiniti. I tak naprawdę, jak kręciłem film o Lexusie LS400, tu jest do niego link, to powinienem był powiedzieć, że to Lexus zerżnął koncepcję marki premium z Acury. Nie powiedziałem tego, bo chciałem pochwalić Lexusa, ale taka jest prawda. Acura powstała w 1986 roku, a Lexus powstał na rok 90, także trochę im zeszło, ale wiecie co. Więc ten wóz wychodził w Stanach jako Acura Integra. No i był pierwszym samochodem marki Honda, czy tam Honda Acura, który miał pod maską system Witek. I stąd wziął się dokładnie ten bardzo znany mem, gdzie taki młody człowiek tak nagle leci do tyłu, coś się dzieje strasznego, jakby samochód nagle, nie wiem, eksplodował i jest napis Witek just kicked in, yo. Tak naprawdę to źle powiedziałem, bo nie ma jednego obrazka, do którego się odnosi ta fraza Witek just kicked in, yo, tylko używa się jej wtedy, kiedy na danym zdjęciu jest efekt jakiegoś wypadku, jakiegoś zdarzenia, gdzie coś się przewróciło, wybuchło i tak dalej i efekty tego są zaskakujące i wtedy daje się podpis Witek just kicked in, yo. No bo to chodzi o to, że w tych silnikach z tym systemem Witek to jest po prostu system zmiennej fazy rozrządu, gdzie przy pewnych obrotach przesuwa się krzywka i jest zmieniona faza rozrządu na bardziej agresywną. To się działo około 5,5 tysiąca obrotów i auto się kręciły do ponad 8 tysięcy, więc jak się odpowiednio długo zakręciło, to auto zmieniało dźwięk i zrobiło się szybsze. Coś takiego się robiło w tych Hondach z Witekiem i na to ludzie, którzy mieli samochody mocniejsze, mówili all of the lag, none of the turbo, czyli całe turbo opóźnienie, ale bez turbo doładowania. Podobnie jak pierwsza generacja Integry, także ten wóz był nieznany w Europie. Był oferowany w Stanach jako Acura Integra i w Japonii jako Honda Integra. Co najmniej kilkadziesiąt sztuk jednak trafiło do Europy, do Holandii pod jakimś tam dealerską dziwną umową, nie wiadomo o co chodzi, ale znalazłem nawet prospekt takiego samochodu, że coś takiego wystąpiło kiedyś w historii. Tak czy inaczej, ja ten wóz pamiętam z jednej rzeczy, bo jak kiedyś dawno temu bardzo byłem w US&A, to sobie poszedłem do kiosku, wtedy jeszcze były kioski w ogóle, kupić sobie czasopismo o tuningu, bo kochałem tuning. Ja dalej kocham tuning. I tam na okładce tego czasopisma, na okładce czasopisma Import Tuner, które mam do dzisiaj, wspaniałe czasopismo, była dokładnie taka Integra właśnie serii DA, tylko że po grubych modach. I wyglądała tak wspaniale, sobie pomyślałem, kurka wodna, ale to musi być rewelacyjny wóz. Potem się dowiedziałem, że ona z zewnątrz była faktycznie zrobiona, a pod maską miała normalne 1.8, 130 koni bez Witeka, po prostu takie o i zwyczajne. Ale z zewnątrz faktycznie wbijała w ziemię. No jest to taka stylistyka, która naprawdę lata 80. idealnie przedstawia, z tym, że jest to wóz z roku 89. Robili go w latach 89-93, więc jest taka końcówka lat 80. już zdecydowanie. No ale powiem tak, że ładnie się to zestarzało. Wspomniałem wam o pierwszej generacji Integry, że nie była dostępna w Europie. To prawda, ale do dzisiaj po Warszawie jeżdżą co najmniej dwie sztuki pierwszej generacji Integry, jakieś Grey Imports. Jedna nawet przyjeżdża na Youngtimery z tablicami WAF, to jest znana Integra ze Stegien w Warszawie. Także zapraszam właściwie do kontaktu, nagramy coś wierzę. A tymczasem Integra DA. Strasznie lubię ten przód, bo to wygląda tak, jakby oni projektowali lampy i tak, co, to już dajemy te lampy takie długie? Nie, jeszcze je wydłużmy. Potem jeszcze jeden projekt? Nie, wciąż za krótkie te lampy. Kurde, faja, ale Takashi, jak jeszcze będziemy je dalej wydłużali, to się spotkają po środku. No jaki to jest problem, a gdzie wady? Dobra, to róbmy tak. I zrobili lampy tak strasznie długie, że już zabrakło miejsca na grill. Po prostu tu jest element mały, blaszany w tym miejscu i tyle. I teraz trzeba otworzyć maskę i ten silnik sobie obejrzeć bez Witeka. No bo trik jest taki, że Amerykanie owszem dostali Acurę Integrę, ale w bazowej wersji to ona miała 1.8, 131 koni. Silnik bez Witeka, dopiero później pod sam koniec pojawił się silnik 1.7 w ogóle, B17 i on już miał system Witek, ale takiej wersji z Witekiem na Stany zrobili tylko 5000 sztuk, więc większość tych Acur Integra miała po prostu 1.8, 130 tak jak jest tutaj. To i tak jest fajny silnik. No bo przecież jest to legendarna hondowska B-seria. Spójrzcie jak pięknie wygląda w promieniach jesiennego słońca w Bydgoszczu, w Bydgoszczach, w Bydgoszczy Honda Integra Acura z silnikiem B18A1 pod maską.
No tam okej, okay, no może troszkę się wyżygało tutaj delikatnie olejem, ale jakby nie róbmy z tego zagadnienia, w końcu on powinien ten olej brać, a nie go wypluwać. Takie jest zadanie bycia Hondą. Oczywiście napisane jest na nim PGMFI, czyli Programmed Fuel Injection. Co ciekawe, Honda korzysta z tego skrótu do dzisiaj. Na skuterach jest napisane PGMFI, a na samochodach już nie jest napisane, bo po co miałoby być napisane? No i jak widać, jest to silnik DOHC, czyli ma dwa wałki rozrządu. Tutaj widać, to jest obudowa jednego, tutaj drugiego wałka. No ale jeszcze nie ma Witeka. Dopiero później te silniki B18 w następnej generacji Acury i Hondy Integry doczekały się Witeka i z 1.8 robiły 190 koni. Przy czym z tych 190 koni jakieś 185 występowało pod koniec obrotomierza, a przez pozostały czas były uśpione, więc no tak jeździło to... Jechałem takim samochodem. Nie. Auto miało lekkie życie, podobno długo stało, więc zachowały się w nim fajne detale, jak na przykład taka papierowa oprawka pod korkiem wlewu płynu hamulcowego, która ma opis na temat płynu hamulcowego po angielsku i po francusku, czyli pewnie na Kanadę. To się nie zmieściło tutaj na nakrętce, więc trzeba było zrobić tutaj osobną taką podkładeczkę. Też nie bardzo wiem, do czego służy ta kratka tutaj. To niby jest jakiś wlot, dolot, coś, ale cholera wie, do czego to jest. Ale stąd dopiero widać, jakie wielkie, absurdalnie są te lampy, ogromne. Ciekawostka jest też taka, że wiele samochodów z takimi bardzo, bardzo wąskimi lampami miało taki problem, że jak się wjechało w kałużę, to te lampy pękały. Wczoraj tutaj właśnie, gdzie byłem, dokładnie gdzie jestem w tym miejscu, był spot bydgoskich klasyków, zakończenie sezonu. I rozmawiałem z kimś, kto właśnie miał auto też jakieś podobne, starsze japońskie, chyba Mazdę. Wjechał w kałużę i mu obie lampy pękły, także super wymyślone, brawo Japończycy. Tu są wspaniałe naklejki pod maską, również bardzo ładnie zachowane, które ostrzegają nas przed tuningiem. Jest napisane: Adjustment during tune-up is not recommended for major repair. Adjusting mixture setting by other than approved service procedure might violate federal and state laws. Czyli jeżeli zmienisz skład mieszanki, to będziesz łamał prawa stanowe. To oczywiste. Są tutaj wspaniałe inne, trudne do zauważenia kolejne ostrzeżenia, na przykład, żeby nie rozcieńczać płynu chłodzącego. If you dilute the coolant, then the life of the engine may be seriously shortened. Yes, very true. W ogóle lista tych rekomendacji i zastrzeżeń tutaj jest tak długa, że właściwie co byś nie zrobił, to stracisz gwarancję. Ja tu proszę na to nie zwracać uwagi, to tak ma być. Tak wyszło z fabryki. O. To były te piękne czasy, że producent musiał gdzieś umieścić na samochodzie informację o tym, jaki jest rozrząd w silniku. I tutaj jest ona na tej małej plastikowej listewce na błotniku przed nim. Jest napisane Double Overhead Camshaft, czyli dwa wałki rozrządu. Dziękujemy. A czemu nie ma na przykład napisane nic o tym, jakie jest rozwiązanie rozrządu, napędu rozrządu, czy jest pasek, czy łańcuch? Czemu na przykład nie ma napisane Cam Belt, albo Timing Chain, albo coś takiego? Dobrze, siadanie za samym sobą będzie teraz. Uwaga. O, tutaj tak, tego typu, prawda? Znowu wsiadam od strony kierowcy, tak się nie powinno robić, powinien się wsiadać od strony pasażera. A ja siadam od strony pasażera, ale kierowca jest Japończykiem i kierowca jest po prawej stronie. I co? Ej, co? O, proszę bardzo. Nie, to nie jest samochód dla czterech osób. To znaczy jest, ale te osoby muszą być jednak małe. Jest to typowe coupé sportowe. Co ciekawe, to jest wersja coupé, ale Honda oferowała też Acura Integrę w tej budzie jako czterodrzwiowego sedana dla osób, które nie chciały Civica zwykłego, takiego po prostu Civica czwartej czy tam potem piątej generacji sedana. Można sobie było kupić Integrę, ona była taka ładniejsza, miała takie wszystkiego więcej, mocniejsza była i taki premium ogólnie z niej płynął. No ale miejsca to tutaj nie jest zbyt premium. A skoro już wlazłem do środka, to czas się przyjrzeć pasom automatycznym, bo to jest super temat. Pasy automatyczne były rozwiązaniem wymuszonym przez amerykańskie przepisy, gdzie każdy samochód, który nie miał poduszki powietrznej, musiał mieć 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i one musiały być zapięte podczas jazdy, inaczej samochód nie mógł jechać. Więc żeby to wymusić, wymyślono pasy automatyczne z karetką jeżdżącą po ramce drzwi. No i teraz Acura Integra poduszki powietrznej nie miała, więc miała te pasy automatyczne. Więc tutaj wsiadamy. O, ten pas nam wtedy przychodzi sobie tutaj, prawda? Tak, o. Zasiadamy w fotelu i mamy ten pas w tym miejscu. Zamykamy drzwi i teraz pas powinien pojechać sam. Ale to się dzieje tak szybko i z taką siłą, że można się naprawdę przestraszyć. Teraz jak otworzę drzwi, to ta karetka wróci. Ale te pasy można wypiąć.
jak ktoś był bardzo uparty, to mógł po prostu wypiąć ten pas automatyczny i sobie go tak o i zapinać go dopiero jak się zamknęły drzwi, tylko nie miało to kompletnie żadnego sensu. Wtedy ta karetka jeździła na pusto, więc praktycznie nikt tego nie robił. O. Tutaj z tyłu jest instrukcja, jak serwisować ten samochód. Jest ona niezwykle gruba. Ktoś wydał tak potwornie grubą książkę na kilkaset stron, około 1000 stron, jak serwisować Acura Integra i jest niezwykle precyzyjna. Przetłumaczona na język angielski jest na przykład, jak zainstalować tylną szybę. Dokładnie krok po kroku jest rozpisane, co zrobić, żeby zainstalować tylną szybę. No, gratulacje. W tej chwili już chyba nikt takich rzeczy nie wydaje, albo jeżeli są, to są wersje elektroniczne i trzeba sobie płacić abonament, żeby się połączyć do internetu i sprawdzić, co tam piszą w instrukcji serwisowej. Coś Wam pokażę. Teraz jak się już umawiam na nagrywki w jakimś innym mieście, to regularnie jest tak, że jak ktoś przyjeżdża, to przyjeżdżają jeszcze znajomi, znajomi, znajomi i znajomi znajomych znajomych, żeby obserwować, jak złomnik nagrywa. I teraz ci wszyscy ludzie tam stoją przy tym Mercedesie białym ML-u, i obserwują, co ja robię. Coś wspólnego ma Acura Integra z S-klasą, bo moja S-klasa w tym miejscu wygląda identycznie. Jak wiadomo, Mercedes S-klasa, a Honda Integra każdy wyścig przegra. Także coś wspólnego mają. Oczywiście szyby nie mają ramek. Ale ten tył też im wyszedł, bo jest nawiązanie między tyłem a przodem. Te tylne lampy i przednie lampy są jakoś tak jakby zrobione według tego samego klucza, że są takie szerokie i takie bardzo wydłużone. To był na tamte lata wóz z tłuszczem, bo tak, ma i szyber dach, i klimatyzację. Mimo, że jest to w sumie mały wóz, to ma aż trzy źródła światła. Ma lampkę przednią lewą, przednią prawą i lampkę centralną do tego wszystkiego jeszcze, także też kurde premium. No i ma tempomat, który w dodatku jest sterowany z kierownicy. Kierownica wielofunkcyjna w latach 80. w aucie japońskim, które nie było bardzo drogie, to było auto kompaktowe, ale ma sterowanie tempomatem z kierownicy, możemy przyspieszyć i zwolnić naciskając guziki na tempomacie. Ależ to było wtedy coś. Typowe hondowskie zegary z mnóstwem kolorowych kontrolek. Zaraz te kontrolki podświetlimy, żeby było ładnie. Poczekajcie, zrobimy jakoś tak, żeby się świeciły. O, ślicznie to wygląda. Ale obrotomierz tylko do 8000, już przy 6500 czerwone pole. No bo nie ma Witeka. Jakby był Witek, to by się kręciło do 8200 i czerwone pole byłoby pewnie ponad 7000, coś takiego. A przy 5,5, czyli gdzieś w tym miejscu, by się załączał Witek i auto by robił tak. A do tego wszystkiego jeszcze oryginalne radio Acura z wyświetlaczem, wprawdzie jednokolorowym, ale zawsze z wyświetlaczem, z magnetofonem i z miękką elektroniką. Zobaczcie, tutaj nie ma duszenia guzików jak w prymitywnych radiach z lat 80., tylko się delikatnie dotyka, tak pyk. Ależ to jest prestiż, jest napisane clean też w tym miejscu, że coś można wyczyścić, ale nie wiem dokładnie co, trudno stwierdzić. Naciskasz to i co, czyści całą kasetę? Cholera wie, co to jest. Zwracam w ogóle uwagę na stopień postarania detali w tym samochodzie. Na przykład tu jest manetka włącznika świateł. Tradycyjnie dla auta japońskiego się po prostu ją obraca. Jest małe światełko i duże światełko. A to nie wiem, co za światełko jest, chyba żadne. Dobra, czas na jakieś nielegalne wyścigi po Bydgoszczy. Spróbujemy się pościgać z tramwajem. O, tylko muszę zapiąć te pasy, kurka wodna, bo wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj jeden, teraz ten drugi. Oj, cyk. Mam problem z ruszaniem tym samochodem i problem z wrzucaniem jedynki. Może po prostu nie jestem urodzonym street racerem amerykańskim i to jest ta sprawa. Ale jak już się człowiek nauczy i sobie tak po prostu nim jeździ, no to podobnie jak w przypadku Hondy Accord Aerodeck, którą kręciłem, tutaj link macie do niej, no to naprawdę jest to oczywiście stary japoński samochód, czyli jest idealnie pod każdym względem. I pozycja za kierownicą, i biegi, hamowanie, widoczność, większy silnik, wszystko jest takie super, także się nie ma kompletnie do czego przyczepić. Oczywiście powstaje pytanie, czy to auto jest szybkie, więc na przykład ja nie bardzo mam możliwość dzisiaj to sprawdzić, bo jadę po Bydgoszczy, gdzie wszędzie jest 50 na godzinę, więc po prostu się nie rozpędzam. Ale jeżeli wpadlibyście na pomysł, żeby tym samochodem się lansować po mieście, to powiem Wam, że nie bardzo. Bo jakoś tak ludzie zapominają na niego patrzeć, się gapić i mówić, o kurde, przecież to Acura Integra już takich nie robią. To jakby nikt w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Także dziwne, to pewnie wynika z niskiej kultury motoryzacyjnej u nas. Obok mnie pani w Oplu Tigra Twin Top. Mam nadzieję, że wygram ten wyścig, zwłaszcza, że ona skręca w lewo, a ja jadę prosto, także mam dużą szansę, że wygram.
ale na razie to muszę się jakimś tramwajem złapać, bo czuję, że w Bydgoszczy bez wyścigu z tramwajem to nie będzie pewny odcinek. O nie, wygrała ze mną. A to dlatego, że światło się jeszcze nie zmieniło. Dobra, gonimy tramwaj. No już prawie go mamy. Zaraz go dopędzę i wyprzedzę. Czekajcie, czy to się uda? Patrzcie, jak go biorę. Zobaczcie, nie ma szans ze mną. A i co? I wygrana z tramwajem w Bydgoszczy. Proszę bardzo. Tak się jeździ Integra. Oczywiście się nie dziwię Amerykanom, że oni to kupowali zamiast amerykańskich samochodów w latach 80., bo amerykańskie samochody w latach 80. były tak straszne i tak koślawe, koszmarne, głupie, brzydkie i złe, że jakby Japończycy mieli naprawdę ułatwione zadanie w zdobywaniu rynku amerykańskiego i nawet wypuszczając taki samochód, który jest oczywiście bardzo dobry, fajny i tak dalej, ale nie jest jakimś majstersztykiem, on i tak był miliard razy lepszy niż wszystko, co Amerykanie w tym czasie oferowali. Wszystkie te swoje koślawe Dodge, Chryslery, Chevrolety i tak dalej. Mówię o autach małych, kompaktowych, nie mówię o krążownikach. Były po prostu nieporównanie gorsze niż wozy japońskie. Więc to, że Japończycy podbili ten amerykański rynek takimi samochodami właśnie kompaktowymi, o fajnych osiągach, o dobrej jakości wykonania, było właśnie głównie ułatwione tym, że Detroit nie potrafiło zrobić dobrego samochodu od lat 60. To Land Rover też zepsuje. Kiedyś robiłem nagrywkę i jechał przede mną Range Rover poprzedniej generacji, ten chyba się nazywa L322 czy coś takiego. Jadę i mówię, o, Range Rover też zepsuje. 200 metrów później awaryjny zjeżdża na bok. Idealnie, mam to nagrane gdzieś cały czas. I to już na dzisiaj wszystko o Hondzie Integrze. O Hondzie Integrze pojechałbym nią z Bydgoszczy nad Zegrze. Haha, ale dowcip, ale i tak nie tak dobry rym jak Honda Integra, każdy wyścig wygra. No czy coś, nieważne. W każdym razie w tym samochodzie 90% roboty robi ten rewelacyjny wygląd. On po prostu wygląda dla mnie, znaczy ja mam taki gust, więc mnie się akurat podoba, jak milion dolarów albo jakiejś innej waluty. A co do reszty, no to po prostu jest to trochę przerobiony, trochę wzmocniony Civic czwartej generacji z większym, lepszym wyposażeniem. No szkoda, że to już zniknęło tak naprawdę, mało kto się za tym ogląda, ale gratuluję właścicielowi wyhaczenia takiego rarytasu, bo naprawdę wóz jest już naprawdę niewystępujący, jeszcze raz powiem, naprawdę to wyłączę, to niewystępujący w naturze, więc naprawdę...